Woda wraca. Pod takim hasłem odbyły się w Łodzi obchody Światowego Dnia Wody. Zorganizowała je w manufakturze Grupowa Oczyszczalnia Ścieków we współpracy z Politechniką Łódzką. Obchody rozpoczęły się konferencją prasową. Dzisiaj chcieliśmy zwrócić uwagę na to, co dzieje się z tym, jak już tę wodę zużyjemy i tak, żeby ona mogła do tego odbiornika, jakim w naszym przypadku jest rzeka Net, faktycznie trafić tam dobrze oczyszczone. A następnie symbolicznym uruchomieniem przez prezydent miasta Hannę Zdanowską, pokazanej po raz pierwszy w Łodzi drukarki wodnej. Każdy, kto zajrzał do małej rotundy manufaktury, mógł sam na specjalnym dotykowym ekranie narysować własny obrazek lub napisać hasło, by już po kilku chwilach ujrzeć je na wodnym ekranie. O tym, jak ważne dla środowiska jest odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, jak oczyszcza się ścieki, co można z nich wyprodukować, informowali w manufakturze specjaliści z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi oraz z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Te elementy, które się ruszają, to nic innego jak bakterie, które żyją w sali ściekowej, w oczyszczalni. To jest laboratoryjna instalacja, dzięki której możemy badać proces biologicznego oczyszczania ścieków. Potrafimy oczyścić ścieki bytowe do poziomu lepszego niż jakość wód powierzchniowych. I SHOP Pracz, wiecie do czego jest potrzebny? Do wychwytywania awarii w naszej oczyszczalni. Na SHOPie często do ciebie dyspozytor dzwoni? Więc zdarza się, że mówi tak, SHOPie Praczu, biedni zobaczyć, coś się stało, że pompy się zatrzymały. A dlaczego? To znaczy, że ludzie wyrzucają do sedesu, do umywalki różne brudy, różne śmieci, które powinny być tylko w koszu na śmieci. Dla zwiedzających ekspozycję organizatorzy przygotowali także prezentację ogniwa elektrycznego, w którym prąd produkują bakterie. Możemy pozyskiwać prąd z niczego, ze ścieków, z czegoś, co się wyrzuca, to jest problemem. Czy też pokaz oczyszczania ścieków za pomocą światła. Dla najmłodszych przygotowano również zajęcia plastyczne. Kolorowanki, origami, zabawy z piaskiem kinetycznym, wyklejanki połączone z tematyką bakterii i oczywiście oczyszczania wody. Organizatorzy starali się wykorzystać każdą chwilę, by przekazać dzieciom jak najwięcej informacji na temat znaczenia oczyszczania ścieków. Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca i ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, to próba zwrócenia uwagi na właściwe gospodarowanie zasobami wody i dbanie o jej czystość w przyrodzie.